Szanowni Państwo, bezrobocie w powiecie tomaszowskim maleje. Na dzień 15 czerwca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w naszym urzędzie wynosiła 6,5 tysiąca. Jest to znaczny spadek w stosunku do początku roku, a w stosunku do ubiegłego roku widzimy, że bezrobocie spadło aż o 2 tysiące osób. Niewątpliwie wpływ na tę sytuację miał ożywienie rynku pracy, w tym podjęcia pracy w ramach prac sezonowych. Drugi ważny czynnik to środki na aktywizację osób bezrobotnych. W tym roku mamy do dyspozycji ponad 14 milionów. Dobra wiadomość, wczoraj otrzymaliśmy decyzję na dodatkowe środki związane z realizacją nowych form wynikających z wielkiej noweli naszej ustawy. Bo proszę Państwa, 27 maja weszła w życie nowela ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Główne zmiany to profilowanie pomocy bezrobotnych, powstanie nowej funkcji doradcy klienta. Teraz proszę Państwa, każdy bezrobotny będzie przychodził do jednej osoby. W związku z tym musieliśmy przeorganizować urząd, stworzyliśmy obsługę jeszcze w dodatkowym pokoju. Obecnie nasi bezrobotni będą obsługiwani w 4 pokojach. I tak, w pokoju numer 4 będą przychodzić wszystkie osoby do 30 roku życia. W pokoju numer 6 osoby niepełnosprawne. Natomiast pozostałe osoby, tak jak było w pokoju 5 i dodatkowo w pokoju 3. Obecnie posiadamy jeszcze środki na następujące formy. Mamy środki na tworzenie miejsc pracy dla osób po 50 roku życia, mamy środki na dotacje dla wszystkich grup bezrobotnych oraz na szkolenia. I będziemy realizować wkrótce bony dla osób poniżej 30 roku życia. Wszystkie osoby chętne zapraszam do urzędu. Kolejną zmianą, jaką wprowadza znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, jest ustalanie profili pomocy dla osób bezrobotnych. Urząd planuje działania w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystać i prawidłowo adresować formy pomocy, jakimi dysponuje. Do tego celu służy określanie tak zwanego potencjału zatrudnieniowego indywidualnie dla każdego klienta. Doradca klienta na podstawie danych dostępnych w karcie rejestracyjnej osoby bezrobotnej, a także analizy odpowiedzi uzyskanych w trakcie wywiadu z klientem, określa profil pomocy. Ten profil wynika głównie z zależności dwóch zmiennych. Jest to oddalenie od rynku pracy, a także gotowość do powrotu bądź wejścia na rynek pracy. Nasza ustawa określa 3 rodzaje profili pomocy. Dla osób, którym określono pierwszy profil pomocy, głównie adresowane jest pośrednictwo pracy. Są to osoby, które nie są oddalone od rynku pracy, są gotowe do podjęcia zatrudnienia bez dodatkowego wsparcia instrumentami rynku pracy. Dla osób tych w uzasadnionych przypadkach są możliwe również inne działania, na przykład szkolenie zawodowe, czy też udzielenie pożyczki bądź dotacji na działalność gospodarczą. Jest tutaj również możliwa pomoc doradcy zawodowego. Dla osób, które są do 30 roku życia, ustawa określa nowe formy pomocy, które będziemy stosować w uzasadnionych przypadkach. I są to takie formy jak na przykład bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, czy też bon zatrudnieniowy. Osoby, dla których ustalono drugi profil pomocy, są to osoby, dla których kierujemy wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy. Są to osoby, które wymagają wsparcia w powrocie na rynek pracy bądź zaistnieniu na rynku pracy. Tutaj są możliwe do zastosowania takie formy, które już Państwo znacie. Są to staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia.
Natomiast dla osób, dla których ustalono trzeci profil pomocy, nadmienię, że są to osoby, które jest nam najtrudniej zaktywizować, będą przewidziane programy aktywizacja i integracja, które urzędy pracy będą realizowały we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. Tutaj w uzasadnionych przypadkach również są możliwe możliwe jest udzielenie pomocy doradcy zawodowego, czy też zastosowanie programów specjalnych dla tych osób, a także usług zlecanych przez urząd. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w ramach posiadanych środków do 31 maja 2014 roku skierował na szkolenia 108 osób bezrobotnych w zakresie operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, operator koparko-ładowarki klasy trzeciej, montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych, uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV, spawanie metodą TIG i metodą MAG, kasjer z fakturowaniem komputerowym, sprzedawcę z obsługą kas fiskalnych z fakturowaniem komputerowym oraz podstawy obsługi komputera z obsługą internetu. Od 27 maja bieżącego roku, z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, ze szkoleń będą mogły skorzystać tylko te osoby bezrobotne, które zostały zakwalifikowane w drugim profilu pomocy. Na dzień dzisiejszy prowadzimy nabór na szkolenia grupowe takie jak podstawy obsługi komputera z obsługą internetu, grafika komputerowa, obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel, spawanie metodą TIG i metodą MAG, kasjer z fakturowaniem komputerowym oraz operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Ponadto na bieżąco finansujemy koszty szkoleń w trybie indywidualnym, realizowane na potrzeby pracodawców. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleń zapraszamy do zgłaszania się w Urzędzie Wydziale Szkoleń w pokoju 12 na pierwszym piętrze lub u doradców klienta w pokojach 4 lub 5. Zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jakie obowiązują nas już od 27 maja, wprowadzają do urzędów pracy nową funkcję – doradcę klienta. Otóż doradca klienta będzie przypisany do określonej osoby bezrobotnej i towarzyszył jej, niejako sprawował nad nią pieczę przez cały okres pobytu danej osoby bezrobotnej w ewidencji Urzędu Pracy. Rolą doradcy zawodowego będzie poznanie możliwości zatrudnieniowych danej osoby bezrobotnej, jego motywacji, umiejętności, kwalifikacji, po to, by móc jak najodpowiedniej dobrać formy wsparcia przewidziane w ustawie, które zagwarantują osobie bezrobotnej powrót bądź też zaistnienie na rynku pracy. Funkcje doradców klienta będą pełnić specjaliści już dotychczas zatrudnieni w urzędach pracy, mianowicie pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego oraz specjaliści do spraw programów. Do zadań doradcy klienta należy stała opieka nad osobą bezrobotną, określenie profilu pomocy dla danej osoby bezrobotnej, przygotowanie oraz nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, jak i też umożliwienie osobie bezrobotnej dostępu do tych form wsparcia, które są przewidziane w ustawie i adresowane właśnie do konkretnej osoby. Doradcy klienta zobowiązani są również do utrzymywania kontaktów z podopiecznymi bezrobotnymi nie rzadziej niż raz na 60 dni, po to, aby móc ustalić postępy w realizacji celu zawodowego, jaki został oznaczony przed daną osobą bezrobotną. Również doradcy klienta będą współpracować z pracodawcami.
I do określonych doradców klienta będą przypisani określeni pracodawcy znajdujący się w bazie Urzędu Pracy. I do zadań doradcy klienta współpracującego właśnie z pracodawcami będzie należało utrzymywanie stałych kontaktów, określanie potrzeb zatrudnieniowych danego pracodawcy, pozyskiwanie ofert oraz ich skuteczna realizacja.